Podczas wątku fabuły głównej Red Dead Redemption 2 widzimy stałą ucieczkę gangu Vandergrind przed Pinkertonami. Jednak dlaczego oni uciekają? Wiemy, że ich ucieczka jest powiązana z masakrą w Blackwater, w której gang brał udział. Jednak w grze nie dowiadujemy się wprost, co wydarzyło się w tym portowym mieście. Pod koniec roku 1898 lub na początku roku 1899 do Blackwater przyjeżdża gang Vandergrind i rozbija nieopodal obóz. Dutch dowiedział się o tym, że przez Blackwater będzie przepływał prom wiozący ze sobą 150 tysięcy dolarów bankowych. Dostrzegł on odpowiednią okazję i postanowił obrabować łódź. Nie dość, że Dutchowi spodobał się ten pomysł, no namawiał go do tego Mike'a Bell, który był stosunkowo nowym członkiem gangu, poznanym przez lidera w barze. Mimo braku wsparcia ze strony najstarszych członków gangu, Artura oraz Josei, którzy zajmowali się przekrętem związanym z nieruchomościami, reszta gangu postanowiła przystąpić do napadu. Według Javiera Esqueli napad rozpoczął się w dobry dla banitów sposób. Łatwo uzyskali dostęp do pieniędzy, jednak wkrótce w mieście zaraiło się od agentów Pinkertona wraz z policją. Podczas strzelaniny Dutch z niewiadomych przyczyn zabił zakładniczkę, młodą kobietę Heidi McCourt. Javier był świadkiem zabójstwa dokonanego przez Dutcha. Twierdzi, że zabił on w paskudny sposób, jednak była to paskudna sytuacja. So, you were there, Javier. What really happened on that boat? We had the money, it seemed fine. Then suddenly they were everywhere. Bounty hunters? No, Pinkertons. It was crazy. Raining bullets. Dutch killed a girl in a bad way, but it was a bad situation. That ain't like him, though. Gangowi udało się ukryć pieniądze gdzieś w Blackwater, a ich lokalizację znali tylko Dutch i Josea. W trakcie ucieczki gangu, Davey i Mac Calenderowie oraz John Marston zostali postrzeleni. Mac został oddzielony od gangu i musiał uciekać na własną rękę, jednak został złapany, a potem zabity przez Pinkertonów. Sean został pojmany przez łowców naród. Potem na miejscu zjawili się Arthur Morgan i Josea Matthews, jednak było już po wszystkim. Po całej masakrze w Blackwater i ucieczce stamtąd, gang rozpoczyna stałą ucieczkę. Gdy tylko Pinkertoni znajdą jeden obóz, ci natychmiast zmieniają miejsce. Jednak to widzimy już w Red Dead Redemption 2.